Na rynku mamy wiele dostępnych produktów CBD, takich jak izolaty, destylaty czy produkty full spectrum. Czy działają tak samo? No na pewno nie. I mówi o tym efekt entourage. To inaczej efekt otoczenia. Jest terminem stosowanym po raz pierwszy w badaniu interakcji między różnymi związkami obecnymi w konopiach. Opublikowanym w badaniu w czasopiśmie z lipca 1998 roku. Ten tekst został napisany przez naukowców, w tym profesora Rafaela i Simona. Demonstruje wzrost aktywności danego kanabinoidu dzięki obecności innego związku, w tym przypadku estrów kwasu tłuszczowego. Estry egzogenne tworzą się, gdy organiczne kwasy roślinne, np. CBDA, CBGA, THCA i inne kwaśne postacie kanabinoli reagują z alkoholem. Kwas karboksylowy zawarty w różnych bardziej złożonych kwaśnych formach kanabinoidów estryfikuje się przez ekstrakcję alkoholową. Jednak wraz z rozwojem badań przez te lata termin ten został ukryty w odniesieniu do interakcji lub synergii między różnymi kanabinoidami, terpenami i flawonoidami obecnymi w roślinie konopi. Już wiemy, że wyizolowana substancja, np. CBD, nie działa tak spektakularnie jak CBD w otoczeniu wszystkich cennych fitoskładników znajdujących się w roślinie. Dlatego najlepszym wyborem jest produkt typu Full Spectrum. We wspomnianej publikacji z 1998 roku kanabinoidy działają lepiej w otoczeniu estrów pochodzących z form kwaśnych, których brakuje w olejkach ekstrahowanych, np. metodą CO2, czy też w destylatach i olejkach z ekstrakcji alkoholowej, gdzie alkohol po ekstrakcji usuwany jest w wysokich temperaturach. Olejki Premicana są bogate w kanabinoidy, jak ich formy kwaśne, z których to powstają wspomniane estry kwasów tłuszczowych. Dodatkowo znajdziemy w nich cenne terpeny i inne fitoskładniki, takie jak np. bioflawonoidy, antyoksydanty czy fitosterole. Olejki Premicana powstają w krioekstrakcji alkoholowej, która polega na wymrożeniu kwiatów konopnych do -55-60 stopni i zalaniu ich alkoholem o tej samej ujemnej temperaturze, co pozwala na pozbycie się niepotrzebnych związków z ekstraktu, takich jak woda czy woski, i wydobycie najcenniejszej, prozdrowotnej esencji znajdującej się w roślinie. Wracając do ekstrakcji alkoholowej, to etanol paruje już w temperaturze 76 stopni Celsjusza, ale niestety jest to temperatura, w której może dojść do dekarboksylacji i zamiany kwaśnych form kanabinoidów w formy trwałe, co w efekcie zniweluje efekt otoczenia. Dlatego też w olejkach marki Premicana alkohol usuwany jest przy zastosowaniu technologii pozwalającej na odparowanie etanolu w temperaturze do 30 stopni Celsjusza, a cały proces trwa poniżej 1 minuty. Taka technologia produkcji sprawia, że po zażyciu olejku między związkami dochodzi do synergii i kanabinoidy działają o wiele skuteczniej. Aby uzyskać efekt otoczenia, a tym samym czerpać wszystkie korzyści płynące z zastosowania olejku CBD, należy wybierać te olejki, które bogate są w różnorodne fitoskładniki, a ich proces produkcji gwarantuje wysoką biodostępność. Na efekt otoczenia wpływa różnorodność fitoskładników. Istotna tu jest nie tylko ilość pojedynczej fitosubstancji, a ich różnorodność, dlatego też dziś w konkursie wygrać możecie olejek Premicana Plus, który powstał z bazy dwóch roślin, żeńskich kwiatów konopnych z zagranicy, z upraw indoor o bogatym profilu kanabinoidowo-terpenowym oraz z polskiej odmiany bogatej w cannabigerol. Wystarczy, że w komentarzu napiszesz efekt otoczenia i dodasz hashtag Premicana. Losowanie odbędzie się za tydzień, 3 listopada. Powodzenia i do kolejnego odcinka.